Dzień dobry. Nazywam się Martyna Cichoń. Jestem właścicielką wrocławskiej pracowni Oprawiamy w ramy. A to jest jedyny i pierwszy kanał na YouTube, który tłumaczy o tym, jak dobrze żyć z rankami. Poza tym. Że dziennie oprawiam dziesiątki obrazów, dobieram, tworzę kompozycje, łączę kolory, wszystko to związane ze sztuką, to mam też bardzo dużo do czynienia z tym, co jest wewnątrz, czyli z plakatami, grafikami, fotografiami, dziełami sztuki, tak generalnie. W związku z tym, często pytacie mnie i to jest dość dobry adres gdzie kupić plakat? Obrazek, coś ładnego na ścianę do waszego domu. I dzisiaj przechodzę z odpowiedzią. Będzie cały odcinek na ten temat na YouTubie, ale jest też specjalna dedykowana grupa na Facebooku o tym. Tam jakby żyje to wszystko, cały czas dodaję nowe informacje, eee, wrzucam zdjęcia z realizacji. Eee, także zachęcam, żeby się zapisywać. Jeżeli potrzebujecie link, to piszcie na naszych social mediach i ja będę podsyłać gdzie i jak to znaleźć, jak z tego korzystać. Podzieliłam dzisiejszy film na trzy kategorie. Pierwsza to są ładne rzeczy do pokoju dziecięcego, druga to są ładne rzeczy dla kobiet, i trzecia ładne rzeczy dla mężczyzn, chociaż to jest taka zbiorcza grupa i to wcale nie znaczy, że dla pań nie pasują. Podobnie z pokojem dziecięcym. I teraz tak, jeżeli chodzi o sztukę dla dzieci. To ja nie rozumiem, dlaczego tak często infantylizujemy ten temat. Czyli wieszamy jakieś słodkie pieski, kotki, takie rzeczy o niczym, kiedy w Polsce mamy po prostu ogrom twórców i twórczyń, które robią, robią przepiękne rzeczy, takie wartościowe o czymś, a poza tym estetyczne i takie uczące dzieciaki od małego, że detal ma znaczenie, że warto zapoznawać się ze sztuką. I pierwszą Malarką, o której chciałabym powiedzieć, jest Joanna Czajkowska. Ja mam od niej dwie rzeczy: reprinty oryginałów. Możecie u niej zamówić zarówno obraz olejny malowany na płótnie, jak i y, kopię tego obrazu. I ja mam dziewczynkę na Księżycu oraz dziewczynkę pod Muchomorem. Ta druga wisi u mojej córki w pokoju i przedstawia właśnie. Dzieci, dziewczynki, ujonny, chyba są to głównie dziewczynki, w różnych sytuacjach, takich metaforycznych. W tym przypadku ten muchomor opowiada o tym, że spotykają nas w życiu różne sytuacje, i tylko od nas zależy, czy im ulegniemy, czy nie. Z kolei, dziewczynka na księżycu, no to tutaj już prosta metafora, żeby spełniać swoje marzenia, żeby się nie ograniczać, że um, kosmos jest w zasięgu ręki. Um, uważam, że są wspaniałe, i bardzo, bardzo Wam polecam. Ja akurat zdecydowałam się, że trafiły do pokoju młodej, ale śmiało mogą wisieć w salonie czy w sypialni. I mm, Janna ma też serię taką dedykowaną dla kobiet, która opowiada o stereotypach, taką jeszcze bardziej dojrzałą, z którą też polecam się Wam zapoznać. Kolejną rzeczą, którą można powiesić u młodzieży w pokoju, starszej i młodszej. Ale też jako super pamiątkę na prezent, jeżeli idziecie do kogoś na jakieś wydarzenia rodzinne, gdzie pojawił się nowy członek rodziny, to są metryczki. I metryczek aktualnie na rynku jest bardzo dużo. Są lepszej i gorszej jakości, ładniejsze i brzydsze. Moje ulubione to są te. Które kupicie pod marką Papier Lab, albo Paper Lab. Ja nie jestem pewna w 100%, jak to się czyta, nie dopytałam. I kocham je za malarskość i za taką eteryczność. One są takie wysmakowane, nieprzesadzone. Nie ma tutaj, wiecie, nadmiaru tych zegarków, miarek centymetrowych i tych wszystkich gadżetów, którymi obstawia się nowrotki. I delikatnym fontem napisane imię plus. Rzeczy, które chcecie, żeby były podkreślone, na przykład waga urodzeniowa i to wszystko. Uważam, że to jest super. Można wybrać różne formaty yy, i podarować zarówno mamie w prezencie, jak i dzieciakowi. Trzecia propozycja do pokoju najmłodszych członków rodziny to są ilustracje od High Little i ja akurat zakochałam się w myszkach, mam je w kilku rozmiarach, pokazywałam je już w innych odcinkach, więc możecie rozpoznać. Też wiszą u mojej córki i bardzo je lubię za to, że tam jest jakaś historia. To nie jest po prostu obrazek, taki płaski, tak jak powiedziałam, jakiś uśmiechnięty piesek, tylko widać, że tu coś się dzieje. Ta myszka skądś wraca albo dokądś idzie. Dookoła pada śnieg, od razu czuć, że się robi tak zimno, i można wokół tego opowiedzieć całą bajkę i historię. E, dlatego tak bardzo mi się podobają. Ostatnia z dzisiejszych propozycji, jeśli chodzi o pomysły na dekoracje na ściany u dzieci, to Myśli Ogonek, czyli prace akwarelowe, drukowane potem i powielane wielokrotnie, autorstwa Kasi. Z go Ogonka właśnie. Ma piękny Instagram, polecam zajrzeć i się zainspirować. Ogrom rzeczy do wyboru i ja tutaj dzisiaj mam papugę. Ptaków u kasie jest wiele. I to znowu jest taka marka, w której możecie znaleźć zarówno coś dla młodszych, jak i dla starszych. Dla chłopców i dla dziewczynek i coś dla mam. Takie delikatne, w bardzo jasnych tonacjach kolorystycznych, bez dużych kontrastów. No cudo. Teraz płynnie zmieniamy kategorię na coś dla dzieci. Z coś na dzieci, na coś dla mam i kobiet, bo kategoria macierzyństwo autorstwa Natalii Szerszeń. I w tym przypadku mam cacuszko, bo taki kolaż zrobiony analogowo, to jest oryginał. To nie jest nic wydrukowanego, tylko wszystko jest tu ręcznie naklejone i takie wytargane. Ja bardzo lubię, to, co pokazuje Natalia, bo też jestem mamą, przekonuje mnie to i jej prace są takie um, metaforyczne, są niedużych formatów, więc w każdym domu znajdzie się miejsce na to, żeby to powiesić. I są takie krzepiące, ciepłe, motywujące i poprawia poprawiające humor, dodające energii, do tego, żeby dalej w to macierzy macierzyństwo z uśmiechem brnąć, z kieratem na plecach, jakim często jest. Kolejną autorką, malarką, e, o której chciałam wspomnieć, jest Magdalena Głodek. I to, co robi Magda, to takie portrety kobiet z niedomówieniami, takie tajemnicze, bo. Chyba wszystkie mają zamknięte oczy, często pozłacane. Wszystkie te Magdy obrazy są właśnie ze złotym lub srebrnym dodatkiem błyszczącym. Pasują do, świetnie do stylu glamour, do takiego nowoczesnego sznytu z połyskiem. I bardzo często trafiają właśnie do sypialni lub do salonu. Dobry pomysł na prezent dla żony na przykład. I zwiększamy trochę gabaryty, bo Jagoda Stączek z Blueberry Things e, robi tylko duże rzeczy i to są kolarze w wersji oryginalnej, są to analogowe kolarze, które wycina takimi e, widziałam złotymi nożyczkami w kształcie chyba. Czapli były te nożyczki, to taki off e, wyszukuje elementy do tych kolaży w starych książkach botanicznych, w starych książkach, e, no w różnych starych książkach, które kupuje w antykwariatach, taka generalnie jest myśl przewodnia i składa w to, składa je w takie wielowymiarowe historie, często dwuznaczne, ja dzisiaj akurat ten niebieski z irysami, który mam, taki dwuznaczny, nie jest, ale na przebitkach zdjęciowych widzicie kilka mm, dużo mocniejszych. I to też jest fajny pomysł na coś do powieszenia w salonie. E, takiego, że na pierwszy rzut oka jest e, kolorowe, właśnie jakiś kolaż, jaka, jakaś botanika, a potem jak się zaczynacie przyglądać, to widzicie, że tam się dzieją na drugim planie bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że nie będzie w mojej tezie za nadto przesady, jeżeli powiem, że Ola Morawiak na Instagramie Aleksandra Morawiak jest w tej chwili w takiej top of the top czołówki polskich artystów, artystek. Ola tworzy kolarze cyfrowe. Wcześniej mieliśmy analogowe, teraz mamy cyfrowe. To są różne tematy projektuje dla największych marek. Można już kupić nawet odzież, na których zaprojektowane przez nią motywy są. Zresztą nie tylko odzież, ale i notesy, szelki dla piesków, różne rzeczy. Cudowne, wszystko jest wspaniałe, ale zaczęło się od takiego basicowego kolażu. Ja tych kolaży u siebie też mam kilka, mam je powieszone w pracowni. Widzicie całą galerię z nich zbudowaną. Ola robi od małych formatów po bardzo duże. Jeżeli miałabym Pisać taką paletę barw, którą się posługuje, to powiedziałabym, że to są takie zgaszone jesienne, ciepłe jesienne kolory e, i chyba nie ma kobiety, która by się nimi nie zachwyciła. Mają coś w sobie takiego mega e, magnetycznego, że no po prostu podbają się. Ostatnia reprezentantka z drugiej kategorii, dedykowanej kobietom, czyli moja też prywatnie dobra znajoma, Justyna Małczak. Na Instagramie do znalezienia jako: Ja mówię, że Just Illust. A ona mnie ciągle poprawia, że to jest Just od Justyna. Just Illust, ale interpretujcie, jak Wam się bardziej podoba, jak, jak lepiej zapamiętacie. Justyna specjalizuje się w akwarelach, w malarstwie, próbuje różnych technik. I u niej znajdziecie też szerokie spektrum prac do wyboru, od dziecięcych, przez kobiece, pejzaże. Maluje też fantastyczne portrety zwierzaków. Jeżeli macie jakiegoś ukochanego czworonoga, to Justyna jest tą osobą, która zrobi mu najlepszy portret ever. Trzecia kategoria ta, która nam zawsze, jako kobietom, sprawia mnóstwo problemów czyli, co by tutaj kupić? Panom na prezent. Sztuka to jest zawsze dobry pomysł i podpowiadam Wam, u kogo możecie skorzystać, z czyjej oferty plakatów możecie skorzystać. W rękach trzymam y, pracę autorstwa Michała ze studio Warto, i to jest coś, co nie tylko podoba się mnie, ale Michał dostał tak wiele nagród, y, które. Do... Od komisji, które doceniły jego starania artystyczne i taki innowacyjny pomysł, bo Michał pracuje na sito druku. To jest taka e, ręczna robota, jeśli chodzi o druk, dość elitarna dzisiaj, bym powiedziała. Wymyślił własny sposób łączenia kolorów i własną serię. Ja bym powiedziała skrótową map, ale to jest przekłamanie. Własną serię takich akwaposterów przedstawiających zbiorniki wodne i w Polsce, i za granicą i kilka krajów. Ja akurat trzymam Islandię, bo mam do niej ogromny sentyment. Każda z tych prac jest w innej kolorystyce i w ogóle te kolory są trudne. Kiedy ja je dostaję do oprawienia, to zawsze mam challenge, bo są tak nieoczywiste, że trzeba nieźle się nagłowić, żeby wystarczająco pięknie ją oprawić. Ja zawsze staram się podołać temu wyzwaniu, ale Michał wysoko podnosi mi poprzeczkę. Moja Frida, czyli gwiazda dzisiejszego drugiego planu, usłyszała, że teraz będzie o Jakubie Zasadzie i postanowiła aktywnie potwierdzić, że też bardzo lubi jego prace, które wiszą. Nomanom u nas w domu. Jakub to artysta, który stworzył już ponad 200 plakatów i robi je nie tylko dla nas, czyli prywatnych odbiorców, ale też dla jakichś ważnych wydarzeń, na przykład we Wrocławiu, bo tak jak ja jest mieszkańcem Wrocławia. A to, co ja chciałam podkreślić, to, że fantastycznie operuje kolorami. Jego prace są pełne kontrastów i takich gier słownych. Jeżeli pojawiają się tam jakieś napisy, to one są przewrotne, są takim puszczeniem oka do odbiorcy. No fajne. Jeżeli jeszcze nie znacie, co jest mało prawdopodobne, bo chyba wszyscy już widzieli jego plakat pod tytułem Rozmiary Kawek z trzema ptakami, a nie z kubkami. Właśnie to a propos tych gier słownych. No to wydaje mi się, że jeśli nie znacie, to chyba mało jesteście w internecie albo nie bardzo się sztuką interesujecie. I ostatnia polecajka na dzisiaj, czyli hoc Studio. Kiedyś mogliście ich znaleźć, bo to para małżeństwo pod nazwą Wieprz Studio, a Hok to Wieprz właśnie. I to, co mnie w ich dziełach oczarowało, to to, że korzystają z obrazów dostępnych w domenie publicznej, w domenie publicznej, czyli takiej z której każdy może skorzystać, i je przerabiają do. Słynnych obrazów dorabiają gumy balonowe, tak wiecie, nadmuchane dodają, wąsy. No, różne gadżety, które całkowicie zmieniają odbiór tego, robią taki śmieszno-nowoczesny. I ja wykorzystałam ten ich pomysł. Cała galeria ścienna w pracowni we Wrocławiu, na Gajowickiej jest właśnie stworzona z ich plakatów. I ja przydzieliłam to może trochę niesprawiedliwie do kategorii dla panów. Ale śmiało dla nastolatków, dla osób wychilowanych, wyluzowanych, do biura, tak jak widać, do kogoś, kto się zajmuje sztuką. Bardzo fajna propozycja. I to na dzisiaj byłoby tyle. Frida już przeniosła się na kanapę. Dziękuję za cierpliwość, za oglądanie. Konkurs, jak zawsze, w tej konwencji. Voucher do wykorzystania na oprawę za trzystówki, ale dostanie je jedna osoba, która odpowie mi na pytanie w najciekawszy sposób. Pytanie brzmi. Jakiego artystę polskiego najbardziej lubicie i dlaczego? Chciałabym, żebyście nie kierowali się wyłącznie tymi, o których wspomniałam. Jeżeli macie kogoś spoza tej listy, piszcie śmiało. Myślę o nagraniu kolejnego odcinka tego typu, bo takich artystów znam bardzo wielu i niestety panowie filmowcy nie pozwolili mi powiedzieć o wszystkich, bo ten film trwałby godzinę. Także wyglądajcie następnych odcinków. Do zobaczenia, pa.